Aby zrealizować ambitne cele, musimy sformułować wizję rozwoju Polski, która będzie rozpisana na pokolenia, a nie na kadencje. Jesteśmy świadkami wyczerpania dotychczasowej formuły III RP, czego najlepszym przykładem jest trwająca kampania wyborcza. Potrzebujemy nowej energii modernizacyjnej, aby sprostać wyzwaniom pojawiającym się na horyzoncie. Wesprzyj wydanie nowego numeru czasopisma Idei Presje pod tytułem Nieimperialne Mocarstwo i otrzymaj papierowy egzemplarz do domu. Link do zbiórki znajdziesz w opisie odcinka. Rozmowa, którą zaraz usłyszysz, jest częścią tej opowieści. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam obserwujących widzów kanału Klubu Jagiellońskiego. Jest dzisiaj z nami Darek Rybacki z kanału Darek Rybacki, Encyklopedia Staropolska. Cześć! Cześć, czołem, witam. Tak, dzisiejszy kontekst tej rozmowy jest następujący, to znaczy trwa crowd na nieimperialne mocarstwo Tekę Presji, którą możecie zdobyć, włączając się w naszą zbiórkę. Rozmowa z Darkiem jest przedrukowana w naszym czasopiśmie. Cud internetu polega na tym, że teraz rozmawiamy, natomiast wy widzicie to parę tygodni później. Darku, na początku chciałem przedstawić cię naszej publiczności, naszemu klubowi jagiellońskiemu. Odkryłem twój kanał na YouTubie jakiś czas temu, to chyba z jakieś pół czy rok temu, i to jak zwykle bywa, kiedy odkrywa się jakiś dobry zasób w internecie, nadrabia się i sam wiem, bo prowadząc kulturę poświęconą bardzo często ludzie do mnie piszą, że nie znałem was, a przez ostatnie 3 tygodnie przesłuchałem wszystko i de facto jest trudne moje życie, bo tyle kontentu i nie wiem, co z tym zrobić. Trochę moje podejście do twojego kanału było podobne. I teraz dlaczego? Darek, zajmujesz się pierwszą Rzeczpospolitą, zajmujesz się również podróżami po Polsce, po tych śladach, jakie zostawiła jeszcze nam Rzeczpospolita, ta pierwsza, Rzeczpospolita dawna. Chciałem ci zadać takie pierwsze pytanie, dlaczego ty w ogóle podszedłeś do tego tematu, bo wydaje się, że w społeczności internetowej, wiadomo, jest bardzo wiele baniek, ale w takim powszechnym odbiorze chyba pierwsza Rzeczpospolita dzisiaj nie ma dobrej prasy. Mówi się o niewolnictwie, mówi się o słabości tego organizmu państwowego, a ty starasz się to wszystko odmitologizowywać. Czy nie czujesz się trochę jak Don Kichot, który trochę funkcjonuje w świecie innym niż ci, którzy nas oglądają, śledzą i komentują? Dlaczego pierwsza Rzeczpospolita dla ciebie jest jakimś punktem odniesienia i wielką pasją, którą się dzielisz z tygodnia na tydzień? Wiesz co, to wynika z dwóch kwestii. Pierwsza sprawa jest taka, że ja zakładając kanał nie analizowałem za bardzo, to znaczy nie starałem się szukać tematu, który będzie modny, który będzie interesujący, bo gdybym takiego tematu szukał, to pewnie nagrywałbym o II wojnie światowej. Druga wojna światowa to jest taki temat, który naprawdę się niesie i dobrze się klika. Też ostatnio te tematy powojenne, czyli od 1945 roku po lata 90. też ostatnio są dość modne. Natomiast ja od początku chciałem nagrywać, opowiadać o tym, co mnie od lat w zasadzie nastoletnich interesuje, czyli właśnie o pierwszej Rzeczpospolitej. Nie ukrywam, że ten początek mojej fascynacji związany był z uczestnictwem w ruchu rekonstrukcyjnym. No obecnie nie jestem, powiedzmy, rekonstruktorem takim pełnowymiarowym, bo nie mam już na to czasu, natomiast tak to się zaczęło, więc ja wszedłem w świat pierwszej Rzeczpospolitej raczej poprzez kulturę materialną i bogactwo kultury materialnej, a później dopiero zacząłem się interesować historią polityczną, społeczną, czyli zacząłem w tę epokę po prostu wnikać. I rzeczywiście, o ile historią interesowałem się zawsze, to pierwsza Rzeczpospolita zrobiła na mnie jakieś takie piorunujące wrażenie, bo to był świat zupełnie inny niż wszystko to, co z historii wcześniej znałem, i to zarówno na poziomie właśnie kultury materialnej, jak i na poziomie tej historii, powiedzmy, polityczno-społecznej. Rzeczywiście jest to, czy był to świat, który był zupełnie inny od tego, jaki znamy, i była to Polska, która zupełnie wyglądała inaczej niż ta Polska współczesna. I tu oczywiście errata do dzisiejszej rozmowy. Używając Polska, mam oczywiście na myśli
nie taką Polskę współczesną, ale jestem świadomy tego, że dawna Rzeczpospolita była państwem złożonym z bardzo wielu narodów, grup etnicznych. Różniło się to znacznie od tego, co mamy dzisiaj. My dzisiaj jako Polacy wchodzimy, wracamy dopiero tak naprawdę do tej tkanki wielonarodowej, chociaż to jeszcze bardzo dużo czasu zajmie, zanim dorównamy tej Rzeczpospolitej obojga narodów. Także nie można tak do końca mówić, że to była Polska, ale dzisiaj pozwolę sobie na takie uproszczenie, żeby nam się po prostu łatwiej rozmawiało. Mhm. Czekaj, wejdę tutaj w słowo. Powiedziałeś wielokulturowa Rzeczpospolita. No właśnie, czy to była wielokulturowa Rzeczpospolita, czy może wieloetniczna z jedną kulturą dominującą Polską, która... Teraz dzisiaj się to inaczej kojarzy, tak? Myślimy Polska, mówimy język polski, mówimy etniczność polska, to, że mieliśmy dziadów, pradziadów, którzy no, z krwi i ziemi byli Polakami. Chyba w pierwszej Rzeczpospolitej w całym tym dyskursie dominował taki obraz jednak obywatelstwa politycznego, więc ta polskość była przede wszystkim działalnością polityczną, składającą się z bardzo wielu różnych grup, ale chyba właśnie etnicznych czy kulturowych. No właśnie, czy pierwsza Rzeczpospolita była wielokulturowa, czy może tylko wieloetniczna? Ja myślę, że to się łączy, ponieważ rzeczywiście pomysł właśnie na Polskę taką narodową to jest oczywiście XIX wiek. Kiedy przegląda się źródła, szczególnie z końca XVI, z XVII wieku, to widać, że no była to kraina, był to twór polityczny, który w mojej ocenie był zarówno wieloetniczny, jak i wielokulturowy. No bo trzeba pamiętać, że tamta Rzeczpospolita funkcjonowała w specyficznej sytuacji geopolitycznej. Bardzo wiele elementów kultury, chociażby materialnej, przybywało do nas ze wschodu, przybywało do nas z zachodu. Te grupy, które żyły na terenie dawnej Rzeczpospolitej, tworzyły się właśnie w ogniu styku kulturowego i to powodowało, że tworzyło to tak naprawdę ogromny miks. I to, co ten miks etniczny, kulturowy łączyło, to była właśnie pewna wspólna koncepcja polityczna, jaką była Rzeczpospolita. To była koncepcja polityczna, która oczywiście nie ukształtowała się w 10-15 lat, ona się kształtowała przez wieki i w zasadzie jest wspaniała książka Roberta Frosta o dziejach Unii Polsko-Litewskiej i jest to książka, która na mnie zrobiła piorunujące wrażenie, czekam teraz właśnie na drugą część, mam nadzieję, że powstanie, a mam wrażenie, że w Polsce nie odbiła się jakimś szerokim echem. I tam jest na jej łamach jest po prostu przedstawiony proces od czasów średniowiecza, jak ta Rzeczpospolita powstawała, jak tworzyło się to właśnie złożone państwo. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że takie przestrzenie, jakie my dzisiaj uznajemy za typowo polskie, dołączyły do struktury politycznej Rzeczpospolitej bardzo późno. Mam to na myśli na przykład Prusy Królewskie, Pomorze Gdańskie, które gdzieś tam dołączyły do tego tworu. Twoja mała ojczyzna, prawda? Moja mała ojczyzna, tak, dołączyła dopiero pod koniec XV wieku i to też raczej ze względów, nazwijmy to, biznesowych, a nie z jakiejś wielkiej takiej chęci integracji kulturowej. A Mazowsze, które dzisiaj przecież też jest uznawane za etnicznie polskie, dołączyło do tej struktury politycznej dopiero w wieku XVI i to też przy dużych oporach. Więc trzeba pamiętać, że historia Rzeczpospolitej, czy nawet tego schyłku Jagiellońskiego, to jest historia bardzo złożona i świat, jaki wtedy istniał, to był świat, który był tak naprawdę totalnym miksem kulturowym i etnicznym i dlatego dzisiaj, myśląc o pierwszej Rzeczpospolitej, powinniśmy po prostu o tym pamiętać, ale to nie oznacza, że nie możemy znaleźć w tych czasach czegoś, co dzisiaj może być przydatne i to też nie oznacza, że my jako Polacy teraz nie mamy prawa do korzystania z tego dorobku pierwszej Rzeczpospolitej, bo byliśmy częścią, chyba najważniejszą częścią składową tej całej struktury, jako to ta moc, która była, ta moc polityczna, ta moc kulturowa najmocniejsza, która w jakiś sposób spajała cały ten twór. Mhm. Więc no właśnie. Jak najbardziej mamy możliwość odwoływania się do tego. No właśnie, mamy możliwość odwoływania się do tego i chyba bardzo często i gęsto z tego korzystamy. To znaczy nie tylko korzysta z tego Darek Rybacki i czasem Klub Jagielloński w swoich tekstach, ale też osoby, które jakoś trzęsą debatą taką mainstreamową, szczególnie po prawej stronie. Jacek Bartosiak w swojej książce Najlepsze miejsce na świecie mówi, że XVII-wieczni hetmani byli bardziej geopolitycznie w cudzysłowie ogarnięci od naszych polityków i wojskowych. Marek Budzisz w Samotności strategicznej mówi o tym, że trzeba myśleć na temat Commonwealthu z Ukrainą jakiegoś przyszłego projektu. Na początku mówi w ogóle o Federacji Polsko-Ukraińskiej, teraz się z tego jakoś wycofuje na rzecz właśnie takiej wspólnoty polityczno-militarnej.
Myślę, że w ogóle taka koncepcja giedroyciowska jakiegoś takiego obszaru ULB 2.0 dzisiaj dominuje wyobraźnię polityczną osób, które myślą tymi kategoriami. No bo i opozycja białoruska odwołuje się do Wielkiego Księstwa Litewskiego i mamy zbliżającą się do nas Ukrainę. Tych analogii jest bardzo, bardzo dużo, ale co ciekawe, jeśli byśmy sobie tak połączyli te porównania czy takie inspiracje, które patrzą jednak na tą pierwszą Rzeczpospolitą jako na państwo, które było podmiotowe i sprawcze, no to jednak po tej drugiej stronie też są ci, którzy będą upatrywali w pierwszej Rzeczpospolitej no właśnie źródła samych polskich niepowodzeń, które były w całej naszej historii dalszej, czy to kwestie społeczne takie jak na przykład warcholstwo, skrajny indywidualizm, czy też wręcz niewolnictwo, niewolnictwo chłopów. Dzisiaj ta cała historia ludowa Polski przebija się do mainstreamu. Jak ty na to wszystko patrzysz, zarówno na te pozytywne, jak i negatywne tendencje, które korzystają z tego dziedzictwa. Może zacznijmy od trudniejszego pytania, czyli od tych negatywnych. Co masz do powiedzenia na temat, nie wiem, kolonizacji Ukrainy przez Polaków z I Rzeczypospolitej i z drugiej strony tego nieszczęsnego niewolnictwa? No właśnie tutaj pozwolę sobie tylko dopowiedzieć do pierwszej części, że oczywiście my się odnosimy do kultury czy tożsamości I Rzeczypospolitej jako Polacy, ale jednocześnie bardzo często odmawiamy Białorusinom, Litwinom, Ukraińcom, Żydom i tak dalej odwoływania się do tej spuścizny. I to jest właśnie tak jakby ten kluczowy problem, że często w Polsce postrzega się, że pierwsza Rzeczpospolita to była Polska. A Polska była tak naprawdę ważną, chyba najważniejszą częścią składową tego państwa, ale nie jedyną. I gdzieś praca u nas w kraju nad tym, żeby to sobie uświadomić, to jest dobra wyjściowa właśnie do tego, żeby rozwijać te koncepcje Giedroycia, ruchu promatejskiego i tak dalej, ponieważ niestety, ale nasza historia jest trochę skażona, trochę, nie trochę, bardzo skażona socjalizmem, komunizmem, czyli tym wszystkim, co się wydarzyło w wieku XX. I to powoduje, że na dzieje dawnej Rzeczypospolitej często patrzy się nie w kontekście takim, jaki on był, czyli w tym kontekście historycznym, a w kontekście na przykład walki klasowej. I przykładowo na Ukrainie dzieje Rzeczypospolitej postrzega się głównie w kontekście walki narodowo-wyzwoleńczej między chłopami, czy tą warstwą niższą, a złą szlachtą, złymi panami. I tu przechodzimy do tej kolejnej części. I to jest zupełnie nieprawdą, bo przecież z kim walczyli kozacy w połowie XVII wieku? No przecież nie walczyli z polskimi panami. Co to znaczyło polski pan w tamtych czasach? To z Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza? No nie, no królewięta kresowe, ruskie, no to byli przedstawiciele przecież, tak naprawdę to byli współczesni, no to powiedzmy oni byli związani genetycznie bardziej z dzisiejszymi Ukraińcami. To słynny Jarema, który przecież w naszej retoryce historycznej jawi się jako właśnie ten, który pokazał kozakom i tak dalej, był potomkiem rodu ruskiego. Jego przodek Dymitr Bajda Wiśniowiecki był przecież jednym z pierwszych atamanów kozackich, twórcą kozaczyzny zaporowskiej. Zresztą sam Jarema przeszedł na katolicyzm z prawosławia dopiero w trakcie swojego życia. Więc zupełnie tak jakby zupełnie niesłusznie nakładamy na te czasy łatki narodowe i tu niestety łapiemy się właśnie na takie pułapki postrzegania tego w ten sposób i to niestety, ale i to jest kamyczek do naszego ogródka, przeszkadza Polakom promować ideę czy tą wspólną spuściznę Rzeczpospolitej za granicą. Bo ciężko nam jest często przeskoczyć właśnie przez to myślenie o Rzeczpospolitej jako o Polsce. Tak mocno w czasach zaborowych, w czasach walki o niepodległość, nawet w dobie dwudziestolecia międzywojennego, potem w czasach komunizmu przesiąkliśmy tą myślą narodową, która przecież nie jest zła, ale tylko ona rzeczywiście stoi w jakiejś opozycji właśnie do tego, czym była Rzeczpospolita, że ciężko jest nam dzisiaj spojrzeć na to w taki właśnie sposób, że no była to nie taka unia luźnych państewek, tylko była to bardzo mocno zgrana, związana ze sobą Unia wielu grup właśnie społecznych, wielu grup etnicznych. I to czyli zgodziłbyś się z takim postulatem, który też w presjach jakoś opisujemy, to znaczy, żeby to dziedzictwo I Rzeczpospolitej odpolszczyć.
takim sensie, żebyśmy no właśnie dali przestrzeń do tego i nie dziwili się, że na przykład, nie wiem, opozycja białoruska dzisiaj z tego dziedzictwa chce korzystać, ale na swoich warunkach i to no, też abstrahując od tych kulturowych praw do tego dziedzictwa, nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje, ale to też dla nas jako wspólnoty polityczne dzisiejszej, polskiej, jest przecież czymś jak najbardziej pozytywnym, tak, bo buduje jakieś zręby wspólnej tożsamości, bardzo szerokiej, ale jednak wspólnej. Odpolszczyć to oczywiście brzmi tak, że zaraz pojawią się komentarze, że my tutaj jesteśmy antypolakami, ale pomijając tak jakby głosy tego typu, no to troszkę tak, trochę o to właśnie chodzi, żeby pokazać, pokazywać, że Rzeczpospolita to jest wspólna tożsamość, wspólna, powiedzmy, jakaś wspólny fundament, na którym możemy budować coś nowego, oczywiście odwołując się do tamtych czasów. Dzisiaj no, sytuacja geopolityczna się zmieniła zupełnie, więc też trzeba o tym pamiętać. Natomiast my jako Polacy musimy mieć świadomość, że Ukraińcy, Białorusini, Litwini mają pełne prawo patrzeć na Rzeczpospolitą swoimi oczami, odwoływać się do Rzeczpospolitej w swój sposób, bo oni w tej Rzeczpospolitej byli jednak, no też tworzyli struktury, które były często niezależne od korony Królestwa Polskiego i od tej właśnie polskiej szlachty. I tu mam na myśli na przykład Litwinów, którzy przecież bardzo walczyli o swoją niezależność, mimo że kulturowo się polonizowali oczywiście, ale jeżeli Litwini patrzą na przykład na ruchy Radziwiłła w czasach potopu, no to wiadomo, że my nie możemy tak jakby tego też oceniać w kategoriach takich naszych polskich, bo dla nas działania Radziwiłłu w czasach potopu to była zdrada, prawda? No ale dla Litwinów to była próba ocalenia ich kraju. Jeżeli się zagłębi bardziej w historię i spojrzy na punkt widzenia litewski w tamtych czasach, no to kraj, który był atakowany przez Moskwę, był praktycznie na skraju zagłady, łapał się wszelkiej możliwości, nie otrzymywał żadnego wsparcia od ośrodka królewskiego, bo ośrodek królewski był stosunkowo słaby w tamtych czasach, jeszcze kierowany przez najgorszego króla elekcyjnego, czyli Jana Kazimierza, ale to już zostawmy. No i prawdę mówiąc, to też jest w pewnym sensie dziedzictwo Rzeczpospolitej, które my musimy uszanować i o którym musimy pamiętać, tak samo z Białorusią, tak samo z Ukrainą. I moim zdaniem to u nas jest dużo do przepracowania właśnie w tym kontekście, żeby przestać kojarzyć Rzeczpospolitą wyłącznie jako Polskę. Nie możemy nakładać tej łatki narodowej. Ale to właśnie stąd, z tego myślenia o tamtych czasach, biorą się te wszystkie takie dziwactwa w stylu właśnie tego, że Polska to była Rzeczpospolita, polscy panowie w kontekście Jaremi Wiśniewieckiego i tak dalej, i tak dalej. To jest nakładanie łatki narodowej XIX-wiecznej, XX-wiecznej na czasy, do których ta łatka w ogóle nie przystaje i no, z nimi nie współgra. Okej. Okay. No to idźmy dalej, bo wrzuciłem kilka rzeczy. Przede wszystkim tak, temat kolonizacji Ukrainy. Dzisiaj fundamentalny dla wspólnego myślenia na temat jakiejś relacji tak zwanego partnerstwa strategicznego, choć to jest bardzo wypłowiałe już chyba sformułowanie. Czy Polacy kolonizowali Ukrainę? Nie. To znaczy, no, najprościej mówiąc nie. No, przed chwilą powiedzieliśmy, że książęta kresowe to byli Rusini. No to jak możemy mówić, że Polacy kolonizowali ziemie ruskie? No, ten system polityczny stworzył po prostu możliwość uzyskiwania ziemi przez magnaterię, przez bogatych ludzi. I tak naprawdę ci bogaci ludzie, którzy przecież byli stamtąd, stopniowo te ziemie dla siebie zagarniali. Rody właśnie Wiśniowieckich, Ostrogskich, Sapiechów i tak dalej, chociaż Sapiechowie bardziej oczywiście też w stronę Litwy. No i mówienie o tym w takiej formule narodowościowej, że to Polacy zabierali ziemie ruskie, czyli Ukrainę, Ukraińcom, no to jest jakieś piramidalne nieporozumienie, bo patrząc, jeżeli byśmy chcieli spróbować nałożyć tę łatkę, to by wyglądało tak, że te ziemie musieliby zabierać właśnie raczej Wielkopolanie, Małopolanie, czyli te rody typowo, powiedzmy, koronne. No a akurat szlachta tych ziem Wielkopolski i Małopolski znana była z dość znacznego rozdrobnienia, z posiadania raczej mniejszych majątków i tak naprawdę tutaj ciężko by im było nawet zbudować jakieś imperium na wschodzie. Więc mówienie dzisiaj... Czy ty właśnie sugerujesz, że jeśli cokolwiek byłoby możliwe, to, że no właśnie królewięta kresowi mogliby kolonizować, ale w odwrotną stronę? No myślę, że patrząc na ich możliwości organizacyjne, to oczywiście tak. Tylko trzeba pamiętać, że jakby to przełożyć na język dzisiejszych czasów, królewięta kresowe posiadały, powiedzmy, zasoby,
A technologię posiadała właśnie ta część Korony Królestwa Polskiego, czy tą kulturę polityczną, tego typu sprawy, więc myślę, że nie byłoby to dla nich za bardzo opłacalne, poza tym byli częścią jednego systemu politycznego, więc raczej nie patrzyli w tych kategoriach. Natomiast dzisiaj takie głosy o kolonizacji Ukrainy, one są, czy właśnie o tych chłopach, one są pokłosiem troszkę globalizacji, a troszkę takim podzwonnym marksistowskiego myślenia o historii. Nie mówię tutaj, nie chcę nikomu nic zarzucać, jakieś tutaj nie chcę budować konotacji jakichś komunistycznych, nie o to chodzi. Chodzi o to, że patrzy się właśnie w sposób narodowy, a z drugiej strony w ten sposób klasowy, który przez dziesięciolecia tak naprawdę w Polsce był, z racji, że mieliśmy taki system, a nie inny, był promowany. I powtarza się w zasadzie te same tezy, które były stawiane w publikacjach lat 50. Czyli patrzy się właśnie, tworzy się taką wirtualną grupę panów, tych panów najlepiej Polaków, bo to dobrze odpowiada retorykom właśnie tym XIX-wiecznym, którzy rzekomo walczyli z tą Ukrainą, czyli z tą klasą chłopsko-robotniczą i ta walka klasowa wtedy dobrze pasuje do tych bardziej współczesnych konstrukcji ideowych. No i wszystko pięknie się klei. Tylko problem polega na tym, że to nie ma nic wspólnego z historią taką, jaka ona była. Z chłopami jest tak samo. No, tutaj z kolei ten globalizm dużo ma bardzo duży wpływ. No bo żyjemy w czasach, kiedy rzeczywiście kultura jest coraz bardziej międzynarodowa. No i brakuje trochę w kulturze polskiej tego etapu właśnie kolonialnego. No my kolonii jako takich, jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, nie mieliśmy. Natomiast przez cały XIX wiek państwa zachodnioeuropejskie no budowały swoją potęgę przecież na koloniach. No i trochę globalizm wymusza na nas dopasowanie się z naszym komunikatem historycznym do standardów zachodnioeuropejskich, więc szuka się jakichś takich możliwości. No i te możliwości znajduje się na dość naturalnej niwie klasowej, i powstaje taka koncepcja, że szlachta, że chłopi byli niewolnikami szlachty. No, historycy, którzy zajmują się tym tematem, którzy tworzą monografie naukowe, obalają te koncepcje, natomiast one są bardzo nośne, przy czym raczej nie w szczególny sposób, powiedzmy, nie są pierwsze i nie są bardzo odkrywcze, bo te wszystkie tak jakby książki, które opowiadają się o warholstwie, o ludowej historii Polski, powtarzają w zasadzie tezy książek lat 50. i kiedy właśnie królowało takie marksistowskie, klasistowskie spojrzenie na klasowe spojrzenie na historię. Czy chłopi... Ja zaraz chciałem dopytać jeszcze o tą kwestię chłopską, natomiast zacząłeś mówić, dlaczego to dzisiaj jest popularne. Ja chciałem też podrzucić taką intuicję trochę może alternatywną wobec tego, co ty zaprezentowałeś. Dzisiaj bardzo modne w kulturze może nie zachodnioeuropejskiej, ale amerykańskiej właśnie jest takie pojęcie jak woke culture. I tam chyba jakimś takim głównym motywem jest właśnie walczenie z tym strukturalnym rasizmem, który jest rzeczywistością w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo mocno tam stara się jakoś odgrzebywać te mity założycielskie Stanów Zjednoczonych i tam zarówno niewolnictwo, jak i ten kolonializm jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Mnie się wydaje, że taki oskarżycielski ton skierowany ku przeszłości w Polsce jest jakąś pochodną tej tendencji i mody. I to wydaje mi się też jakąś dalekim odpryskiem tego, że my w Polsce, to my jako wspólnota jesteśmy postkolonialni. Na przykład Ewa Thompson w Trubadurach Imperium, takiej książki, którą też recenzujemy czy opisujemy w presjach, pokazała, że to nie, że my kogokolwiek kolonizowaliśmy, to nas kolonizowali, a akurat tutaj chodzi o rosyjską kolonizację, bo kolonizacja nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś tam wybywać za morze i rdzennych, podporządkować sobie rdzenną ludność, bo cesarstwo rosyjskie właściwie de facto również nas kolonizowało i to dlatego jest to tak irytujące dla ludzi, którzy zajmują się pierwszą Rzeczpospolitą na poważnie, czy tych, którzy po prostu, na przykład jak ty, są pasjonatem tej historii, chcą popularyzować, no bo jak to jest możliwe, że my jesteśmy oczerniani za to, że kolonizujemy, czy kolonizowaliśmy Ukrainę w tym samym momencie, kiedy to kilka stuleci później to nas kolonizowano. I ten spór jest taki bardzo mocno emocjonalny, ale ja te piętno jakiegoś takiego naszego postkolonializmu w tym wszystkim widzę. Co ty na taką intuicję powiesz?
No, zgadzam się z nią. No, dość powiedzieć, że popularna ostatnio ludowa historia Polski, o której było dość głośno, jest przecież bezpośrednim odniesieniem do ludowej historii Stanów Zjednoczonych Howarda Zina. I w zasadzie to jest analogia jeden do jeden. Próba przełożenia tego, czego szukał Zin w społeczeństwie amerykańskim, na społeczeństwo nasze polskie. No, jest to troszkę fikołek taki merytoryczny, no bo próbuje się ubierać właśnie, próbuje się szukać jakichś takich właśnie zależności, które u nas nie było. No bo w ogóle myślenie o społeczeństwie przedindustrialnym w kontekście właśnie silnie zhierarchizowanym i szukanie tam właśnie niewolnictwa w tej podległości, jaka istniała między konkretnymi warstwami społecznymi, to jest jakieś kompletne niezrozumienie tego, jak funkcjonował świat przed XIX wiekiem. No przecież jeżeli, i to może działa tak długo, jak opowiada się o takim zestawieniu szlachta-chłopi, ale kiedy zaczyna się patrzeć bliżej na samą szlachtę albo na samych chłopów, no to ta koncepcja zaczyna się trochę sypać, no bo okazuje się, że szlachta też była silnie zhierarchizowana w swoim kręgu, w swoim obrębie swojego stanu i chłopi też byli bardzo silnie zhierarchizowani w obrębie swojego stanu. A jeżeli w stanie kmiecym powstała jakaś hierarchia, no to znaczy, że oni musieli podlegać jakimś prawom rynkowym, no bo wśród niewolników, poza może taką hierarchią więzienną, nie było możliwości, aby powstała jakakolwiek hierarchia, która by tworzyła właśnie konkretne grupy bogatych niewolników i biednych niewolników. No, takiej możliwości nie ma. Natomiast na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej ta hierarchia w stanie kmiecym istniała. I oczywiście, czy sytuacja chłopów była ciężka, czy była lekka, była bardzo ciężka. Ale warto zwrócić uwagę, że sytuacja społeczna, gospodarcza chłopów pogarszała się wraz z pogarszaniem się potencjału gospodarczego dawnej Rzeczpospolitej w wyniku kolejnych wojen, zniszczeń i tak dalej, i tak dalej. No i to jest chyba zupełnie naturalne, że w momencie, kiedy przez kraj przechodzi walec wojenny, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, no to zaczyna się też upadek gospodarczy, który niesie za sobą różne konsekwencje i negatywne zjawiska. Ja to bardzo świetnie widzę, badając to już na niwie regionalnej, bo jestem też regionalistą, dzieje właśnie wiosek Prus Królewskich, czyli bardzo bogatej prowincji dawnej Rzeczpospolitej, jak one się rozwijały. No do 1626 roku chłopi widać, że dzielili się na bardzo wiele warstw biednych chłopów, którzy byli tak naprawdę podporządkowani bogatym chłopom, a po 1626 roku, czyli po wojnie o ujście Wisły, kiedy po raz pierwszy Szwedzi najeżdżają ten teren i go pustoszą, widać, że ta potencjał gospodarczy się znacznie osłabia i wtedy zaczynają się różnego rodzaju właśnie no, takie, są takie skutki, które właśnie dają pole do popisu mniej uczciwym gospodarzom, mniej uczciwej szlachcie, która potrzebując pieniądze na kolejne inwestycje, na rozwijanie swojego potencjału gospodarczego, zaczyna tych chłopów coraz bardziej ściskać. Ale to nie jest konflikt klasowy, to jest konflikt, który wynika właśnie z tych zależności, jest związany w prostej linii właśnie z upadkiem gospodarczym spowodowanym z kolei wojnami. I problem polega na tym, że często mówi się, dlaczego upadła Rzeczpospolita. No, dlaczego upadła? Oczywiście można wylać morze atramentu na ten temat. Ja mam swoją opinię. Moja opinia jest taka, że Rzeczpospolita nie upadła ze względu na to, że nasz naród był jakoś szczególnie warcholski albo był szczególnie głupi, nieoczytany. To są koncepcje XVIII-wieczne. Zresztą wynalezienie Europy Wschodniej, pewnie znana ci książka, bo wiem, że o niej pisałeś, Larry'ego Wolfa, świetnie pokazuje, jak właśnie w XVIII wieku tworzono pewną koncepcję, która właśnie miała sprzyjać kolonializmowi tych naszych ziem. Tworzono koncepcję właśnie głupich Polaków, głupich obywateli Rzeczpospolitej, którym trzeba światło z zachodu pokazać. Tymczasem patrząc tak dość realnie na te czasy, no to rzeczywiście w dobie dawnej Rzeczpospolitej ten nasz system polityczny rozwijał się dość dobrze i miał swoje tak jakby fundamenty, na których można było budować i z których możemy być naprawdę dumni. To jest ciekawe, co mówisz. Mówisz o realizmie. Tutaj jednak nutka polemiczna. Ja w swoim doktoracie zajmuję się Stanisławem Konarskim i dyskursem Rzeczpospolitej no, na początku samym XVIII wieku. I choć ja podchodzę do tego czasu w trochę mniej czarnych barwach, widzę ten okres, jak poprzedni ludzie, którzy się tym chyba zajmowali, to jednak kryzys Rzeczpospolitej od no, połowy XVII wieku
Kryzys polityczny, kryzys tego ustroju jest chyba czymś oczywistym. Ja w którymś z artykule opublikowanym w Plusie Minusie, chyba to był artykuł na okrągłą rocznicę pierwszego rozbioru Polski, że de facto można tą sytuację z upadającą Rzeczpospolitą porównać do takiego obrazu, bo dzisiaj w ogóle w historiografii od samego początku upadku Rzeczpospolitej są takie dwie zwaśnione strony, tak? Czyli z jednej strony te osoby, które mówią, że Rzeczpospolita upadła, ponieważ była w tych kleszczach geopolitycznych i po prostu republika tak rozległa nie mogła, jakkolwiek dobrze byłaby rządzona, nie mogłaby przetrwać w tym kontekście. Sama się w nie wpędziła, to tak jakby to też... I sama się w nie wpędziła i to jest taka opowieść tego, że po prostu zostaliśmy zgwałceni, rozerwani i wina leży... No, na zaborcach, mówiąc bardzo skrótowo. A z drugiej strony jest ta narracja, no nie wiem, od stańczyków krakowskich, że de facto ten system był niewydolny i sam się, sam no de facto ta destrukcja jest winą Polaków, którzy w sposób nieodpowiedzialny rządzili swoim państwem. Ja w tym takim swoim tekście do tego plusa minusa użyłem takiej metafory, że to tak jakby było śledztwo i denatka leżałaby, prawda, jak w kryminałach i ludzie zastanawialiby się, kogo to jest wina, bo samotna kobieta szła w jakiejś ciemnej ulicy, nie wiem, na przykład pod wpływem alkoholu, tak, i ktoś ją tam napadł i ta refleksja, kogo to jest wina, no przecież nie tej osoby, tak, chociaż nie można tutaj powiedzieć, że nie była naiwna i jakoś zbyt ufająca swoim możliwościom. Wydaje mi się, że tutaj trzeba niuansować i Rzeczpospolita upadła zarówno dzięki czy poprzez agresję swoich zaborców, jak i poprzez również swoją naiwność na jakimś etapie dziejów. I właśnie, kiedy twoim zdaniem ten kryzys się zaczyna i w ogóle czy z takim obrazem byś się zgodził? Ciężko jest tak jakby to właśnie w takiej krótkiej formule mocno poruszyć, bo to jest bardzo pojemny temat. Natomiast mówiąc tak pół żartem, ale też pół serio, prawda leży właśnie po środku. No bo ani ta teza mówiąca o tym, że to jest jakaś dziejowa głupota obywateli Rzeczpospolitej, ani ta teza, że rozszarpały nas zewnętrzne imperia i my jak takie biedne żuczki nie mogliśmy nic z tym zrobić. Żadna z nich ma w sobie troszeczkę prawdy, no ale nie można jej przyjąć za totalny pewnik. No na pewno w dużej mierze upadek Rzeczpospolitej był skorelowany z błędnymi decyzjami w zakresie polityki zagranicznej. Mało osób zdaje sobie sprawę, że potop, czyli największa tragedia połowy XVII wieku, był do uniknięcia. I on był do uniknięcia w zasadzie to Jan II Kazimierz, czy ta elita polityczna królewska akurat wtedy, wpędziła Rzeczpospolitą w wojnę ze Szwecją. Szwedzi wcale nie byli przekonani do końca, czy oni chcą atakować Rzeczpospolitą. Ich tak jakby ostrza były skierowane raczej na Moskwę. Czyli dla nas byłaby to sytuacja idealna, czyli Szwecja, dwaj nasi najwięksi przeciwnicy biją się między sobą, no to my jesteśmy wtedy rzeczywiście bezpieczniejsi. Natomiast ze względu na partykularne interesy królewskie, czyli tą niechęć do zrzeczenia się z korony szwedzkiej, wręcz takie traktowanie Szwedów w bardzo prowokacyjny sposób, doprowadziło do tego, że Szwedzi uznali, że po prostu Rzeczpospolita będzie lepszym, naturalnym celem, co dla nas było po prostu katastrofą, która w zasadzie zamknęła temat dawnej Rzeczpospolitej, bo po potopie w mojej ocenie nie było już szans odbudowy tej Rzeczpospolitej w takim kształcie, jakim ona była pod koniec XVI wieku. Oczywiście mamy potem jeszcze zrywy czasów Sobieskiego, tą walkę z Turkami, ale też znamienne jest, że te największe zwycięstwa to zwycięstwa też ze słabnącym Imperium Tureckim, z którym my jako, czyli z którym nasza wojskowość zawsze sobie lepiej radziła. No i potem zaczyna się już to takie rozwarstwienie. Więc oczywiście ta korelacja z polityką zagraniczną w mojej ocenie jest bardzo duża, ale też właśnie postępujące wojny powodowały osłabienie też kultury politycznej, kultury mentalnej i tak dalej. Jeżeli spojrzymy sobie na szlachtę, to ona po prostu traciła swój potencjał, bo ginęła w kolejnych wojnach. No dzisiaj często się mówi, że hekatomba II wojny światowej osłabiła nasz potencjał intelektualny i do dzisiaj tak naprawdę to odczuwamy. No to proszę sobie wyobrazić, że w XVII wieku, w zasadzie od końca XVI wieku trwała wojna za wojną,
na tych wojnach ginęli przecież obywatele Rzeczpospolitej, najlepsi obywatele Rzeczpospolitej, bo przecież wtedy system wojskowy opierał się na tym, że to szlachta tak jakby jeszcze w tym systemie rycerskim broniła swojego kraju. No i tak naprawdę ten potencjał mentalny, kulturowy też siłą rzeczy się coraz bardziej osłabiał i te wszystkie takie powiedzmy zjawiska negatywne związane z ówczesną polityką, czyli ten upadek kultury politycznej jest też w mojej ocenie skorelowany właśnie z tym kryzysem, nazwijmy go demograficznym, związanym z wyniszczającymi kolejnymi wojnami. Ja tak to widzę. Oczywiście tych koncepcji jest znacznie więcej i różnie na to się patrzy i wiele osób zjadło zęby na szukaniu przyczyn upadku dawnej Rzeczpospolitej, ale w mojej ocenie bardzo rzadko się właśnie mówi o tym fragmencie, o tym właśnie, że jak Rzeczpospolita, która ciągle uczestniczyła w jakiejś wojnie, miała budować w spokoju swój system polityczny. A to, że się kłócono, to, że były spory bardzo gorące, to, że dochodziło nawet do tumultów, no to każdy, kto bada historię średniowieczną, jagiellońską, widzi, że tak naprawdę to się nic nie zmieniło od XV wieku. Bo już w XV wieku temperatura, powiedzmy, sporów politycznych była tak gorąca między Litwą, koroną, między poszczególnymi politykami, że w pierwszej Rzeczpospolitej pod tym względem zmieniło się niewiele. I to właśnie świetnie widać w publikacji Frosta, o której mówiłem na początku naszej rozmowy, więc nie widziałbym tu korelacji takiej jakiegoś naszego szczególnego warcholstwa związanego właśnie z, że nasze szczególne warcholstwo miało w jakiś sposób rozsadzić dawną Rzeczpospolitą. Jeżeli wierzymy w to warcholstwo, no to ono istniało w czasach, kiedy Rzeczpospolita budowała, kiedy w zasadzie Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie budowały swój potencjał. To warcholstwo było zawsze i myślę, że to warcholstwo istniało nie tylko wśród szlachty dawnej Rzeczpospolitej, jak się chętnie o tym lubi mówić, ale jeżeli spojrzymy na to, co wyrabiali książęta niemieccy albo włoscy arystokraci w swoich wojnach w tym samym czasie, no to dostrzeżemy, że nasza szlachta wcale nie była jakaś szczególnie upośledzona, wręcz dodałbym, że ich kultura polityczna stała na nieco wyższym poziomie. Okej, okay. Dobra, to potraktujmy te 10 minut refleksji nad upadkiem Rzeczpospolitej jako pewien przyczynek. Weszliśmy na mocny temat, taki nie na 45 minut. Tak. Dlatego tylko sugerujemy, zresztą nie wiem, chyba jeszcze na twoim kanale o samym upadku Rzeczpospolitej nie uświadczyłem żadnego filmu, ale to chyba dlatego, Boję się tego ruszyć. Ale to chyba przede wszystkim, że zajmujesz się XVII wiekiem. No ale jak mówisz, że to był tak zwany wiek karmazynowy, wiek wojen, to trzeba chyba to w końcu poruszyć. Twoi chyba obserwujący tego by oczekiwali, a należę do jednego z nich, więc chętnie bym coś takiego od ciebie usłyszał. Słuchaj, bo obiecałem, że jeszcze wrzucę tą kwestię chłopską, dlatego że jednak tutaj chciałem może nie się z tobą trochę pokłócić, ale dla dynamiki rozmowy przyjąć pozycję adwokatu z diaboli. To znaczy, wydaje mi się, że to wszystko, o czym powiedzieliśmy w pierwszej części rozmowy na temat chłopomanii współczesnej, to nie bierze się znikąd i za tym też idzie jakaś potrzeba sprawiedliwości dziejowej, no bo jednak współczesne społeczeństwo polskie jest społeczeństwem chłopskim. Też nie tylko lewicowi myśliciele zauważają niejaką hipokryzję, tak, że my cały czas odnosimy się do tych czasów pierwszej Rzeczpospolitej, widząc w sobie potomków szlachty. Tymczasem, jeśli chodzi o nasze pochodzenie etniczne, no to przede wszystkim jesteśmy społeczeństwem chłopskim. I nie tylko lewicowi intelektualiści to zauważają, bo na przykład Rafał Matyja, który podróżuje intelektualnie, ale chyba lewicowcem jeszcze bym go nie nazwał. W takiej książce Miejski grunt 250 lat gry Polski z nowoczesnością pokazuje, że właśnie nam w podejściu historycznym brakuje tego miejskiego gruntu, miast jako punktu odniesienia, ale nie tylko miejskiego, tylko jakiegokolwiek. Tak? My często jesteśmy jakby podchodzimy do historii w taki sposób bardzo sienkiewiczowski, bajkowy. Natomiast, nie wiem, tobie akurat tego nie można zarzucić, mówisz, że jesteś lokalcem i zakochanym w historii lokalnej, pewnie też badałeś swoje korzenie, ale ja na przykład nie. Ja na przykład, nie wiem, 120 lat temu nie wiem, kim był człowiek, który miał nazwisko Pilawa, czy w ogóle było wtedy takie nazwisko. Tak? I wydaje mi się, że ta intuicja Matyi jest czymś istotnym, to znaczy my musimy się dzisiaj zajmować historią chłopstwa,
musimy jakoś upodmiotowić ten temat w naszej historiografii, ale nie tylko, bo wiem, że on tam istnieje, tylko opowiadać szerzej w debacie publicznej, no bo nie możemy cały czas myśleć o sobie jako szlachcie, skoro etnicznie tą szlachtą nie byliśmy. Jak na taki argument, w ogóle jak na taką narrację ty patrzysz, jako jednak człowiek, który rozmiłowany jest w dziejach Rzeczpospolitej i też tego narodu politycznego, tego organizmu? Myślę, że przede wszystkim nie zgodzę się z jednym stwierdzeniem. Nie zgodzę się, że jesteśmy społeczeństwem chłopskim. Z tego względu, że jeżeli patrzymy genetycznie czy genealogicznie, to na pewno no, szlachta była, stanowiła kilka procent społeczeństwa, więc tak jakby to nie ma żadnej dyskusji. Moja rodzina jest bardzo pomieszana, ja mam wśród swoich przodków i przedstawicieli szlachty, i przedstawicieli chłopstwa. Chłopstwo trzeba było w niektórych zaborach zresztą udowadniać w połowie XIX wieku, więc powiedzmy, że ten temat takiego szukania, ja to często widzę u siebie na kanale, że ludzie piszą, no ja się tym interesuję, ale nie miałem przodków szlachty i w zasadzie to tak ten, ale to nasza kultura wyrosła na pniu szlacheckim. Książki, które czytaliśmy w szkołach, cała ta kultura, na której jesteśmy wychowani, to jest kultura, która jednak wyrasta z tej tradycji szlacheckiej, a nie tradycji chłopskiej. Oczywiście tutaj chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest tak, że stan kmiecy, chłopi, mieszczanie nie wnieśli żadnego wkładu w naszą kulturę, bo to by było przekłamanie. No, ruch ludowy w XIX-XX wieku bardzo tak jakby wprowadził w otwarcie właśnie ten dorobek innych stanów. Ale jednak mimo wszystko nasz sposób myślenia, nasz sposób patrzenia na świat, nasze wychowanie kulturowe, wiele cech, które mamy do dzisiaj, to są cechy, które są zlinkowane właśnie z kulturą szlachecką. I nieważne, czy mamy wśród potomków mieszczan, Żydów, chłopów, szlachty, arystokratów i tak dalej, to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie mówimy o spuściźnie w kategoriach właśnie genealogicznych. To jest myślenie klasowe o historii. Czyli ważniejsze od kultury takiej, powiedzmy, tożsamości narodowej czy tożsamości właśnie związanej z jakąś strukturą polityczną jest ta tożsamość klasowa. Ja jestem chłopem, więc mnie interesuje tylko, bycie chłopem jest ważniejsze niż bycie na przykład Polakiem i dlatego bardziej interesuje mnie historia chłopów. I dlatego w ogóle nie czuję się związany z tą szlachtą, dziękuję, do widzenia. No to jest właśnie taki sposób opowiadania o historii, jaki proponował komunizm, socjalizm. Czyli nieważne jest, i zresztą poległ na tym gruncie, bo ostatecznie okazało się, że jednak te narodowe akcenty są dla ludzi o wiele bardziej naturalne niż te akcenty klasowe, no bo przecież ani socjalizm, ani komunizm nie odniósł nigdzie jakiegoś znaczącego sukcesu w zakresie przebudowy tej tożsamości. Dużo namieszał, dużo nabrudził, ale ostatecznie nie ma tak, nie udało mu się zniszczyć. Udało mu się zniszczyć warstwę ziemiańską, ale nie udało mu się zniszczyć tego, co warstwa ziemiańska po sobie zostawiła. I teraz kwestia jest co taka, ciekawe, że w czasach, ci przerwę, bo ja czytałem kiedyś chyba w tekstach drugich taką analizę Przemysława Czaplińskiego, który pokazywał, że jak fundamentalnym wydarzeniem była premiera kinowa Potopu dla społeczeństwa komunistycznego, bo nagle wszyscy chcieli być kmicicami i wołodyjowskimi, nie? W sensie takie jakieś długie trwanie tego szlacheckiego archetypu, które w ogóle nie mogło być zmącone tą propagandą taką perelowską. To jest jednak coś niesamowitego i jak dobrze czytam twoje słowa, to mówisz w ten sposób, że skoro kultura polska wyrosła na tym pniu szlacheckim, to żaden konstruktywizm nie może tego zniszczyć, czy to perelowski, czy dzisiaj ten współczesny chłopomański, bo szlachta zostanie z nami już na zawsze, bo taka jest po prostu nasza kultura. Tak czytam twoją tezę, okej? Tak, myślę, że tak, ale to też należy zaznaczyć, że większość kultur narodowych tworzyły warstwy te właśnie wyższe, szlachecko-arystokratyczne. My nie jesteśmy jakimś dużym wyjątkiem tutaj. Zauważ, że te kultury dzisiejsze, które nie miały silnie wykształconej warstwy wyższej, albo właśnie ta warstwa wyższa się polonizowała, były w czasach już w XX wieku, były dla przykładowo Związku Radzieckiego wiele łatwiejszym celem. No i tu mam na myśli właśnie przykładowo Ukrainę i Białoruś, gdzie nie było właśnie tego takiego pnia szlacheckiego. Oni mieli oczywiście swoją szlachtę, ale ta szlachta, jako się rzekło, często się silnie spolonizowała i uważała się za część tej wspólnoty politycznej Rzeczpospolitej, a nie na przykład za część wspólnoty Wielkiego Księstwa Litewskiego, chociaż w tym wypadku akurat trochę tak. Więc widać, że te kraje, które właśnie nie posiadały tego pnia, takiego silnego pnia szlacheckiego, tak go nazwijmy w uproszczeniu, o wiele łatwiej dały się wmanewrować w tę historię klasową i do dzisiaj z tą historią się klasową mierzą.
Dlaczego Białorusini, o czym powiedzieliśmy na początku, szukają teraz swojej tożsamości gdzieś właśnie w Rzeczpospolitej? No bo szukają właśnie w tym pniu szlacheckim, który dawniej odpowiadał za pewne idee polityczne, no nie? I dlatego moim zdaniem mówienie, że my jesteśmy społeczeństwem chłopskim, okej, ale tylko w sensie genealogiczno-genetycznym takiego badania naszej przeszłości. Ale jako społeczeństwo jesteśmy społeczeństwem, które wyrosło na pniu szlacheckim. Do tego pnia szlacheckiego oczywiście doszło bardzo wiele korzystnych, powiedzmy, koncepcji społecznych związanych z ruchem ludowym, związanych z chłopami, związanym w trochę mniejszym stopniu z mieszczanami, ale jednak myślę, że tam strzelajmy te 70%, 60%, 65% to jest ten pień szlachecki. I kiedy się spojrzy, oczywiście przemielony, przemodelowany, zmodernizowany na przestrzeni wieków, ale więcej w naszym myśleniu jest myślenia szlacheckiego niż myślenia chłopskiego. Łatwiej byłoby nam się dogadać, cofając się w czasie, z szlachcicem niż z chłopem czy z mieszczaninem tamtych czasów. I to jest właśnie coś, ciekawe, z czym ja staram się polemizować, że to, że nie masz potomków szlachty, ja też nie mam. No, jakiś tam może mam, no ale umówmy się, nie mam nazwisko Czartoryski ani Sapieha. To nie ma żadnego znaczenia, bo nasza kultura wyrosła na pniu szlacheckim. Książki, które czytaliśmy, jakieś Kamienie na szaniec i tak dalej, Powstanie Warszawskie, wszystko to, czym nasiąkaliśmy przez naszą młodość, to jest coś, co właśnie wyrosło, jest wyjściową tego pnia szlacheckiego. To wszystko narastało na tym pniu szlacheckim. Zmieniało się, modernizowało, unowocześniało, ale ostatecznie związane jest bardziej właśnie z tym szlacheckim tak jakby wymiarem. Zresztą wydaje mi się, że w dużej mierze dlatego komunizm u nas się nie utrzymał jakoś bardzo długo, ponieważ polskie społeczeństwo po prostu miało za silny ten korzeń narodowościowy zbudowany właśnie na dawnej kulturze szlacheckiej. I zresztą ta wielka takie odrodzenie czy renesans zainteresowania szlachtą i kulturą staropolską w latach 90. chyba jest tego najlepszym dowodem. No to w tych czasach powstały te wszystkie koncepcje jakichś dworków, które dzisiaj trochę wywołują uśmiech, no bo ludzie budowali sobie dworki, szukali jakichś tablic. Do dzisiaj można sobie kupić poświadczenie szlachectwa w jakimś towarzystwie ziemiańskim, kosztuje tam jedynie 69 zł. W zasadzie wystarczy podać nazwisko i nie ma problemu, możesz zostać szlachcicem za 7 dyszek. Ktoś robi na tym dobry biznes, nie? Także tak to wygląda. Dzisiaj z kolei znowu ta sinusoida gdzieś jest na dole, znowu jest powrót do takiej koncepcji właśnie klasowej, związanej z globalizmem, związanej z obecną, powiedzmy, modą, tak jak mówię, o kulturze, która panuje właśnie w Stanach Zjednoczonych, która orbituje, gdzieś tam promieniuje na nasz kraj. Moim zdaniem powinniśmy jednak szukać własnej tożsamości i ja jestem raczej, nie jestem wielkim zwolennikiem patrzenia takim bezrefleksyjnym spojrzeniem na Zachód, na Amerykę, na te wszystkie, powiedzmy, koncepcje globalistyczne, bo one często do naszych warunków historycznych, kulturowych zwyczajnie nie przystają. Wspaniale. To zajawiałem podczas rozmowy i chyba już na wizji, że tak powiem, że oprócz tych krytycznych głosów wobec pierwszej Rzeczpospolitej też chciałbym się przyjrzeć i zapytać cię o te próby publicystyczne budowania na dziedzictwie pierwszej Rzeczpospolitej, ale właśnie w sposób jakby afirmatywny, tak? I tutaj jest i właśnie, nie wiem, chociażby Rafał Ziemkiewicz z swoją Wielką Polską, który no wprost, i to jest dość specyficzne jak na tak zwanego nowego NDK, pozytywnie odnosi się do czasów pierwszej Rzeczpospolitej, zauważając, że wojna na Ukrainie no de facto jest geopolitycznym trzęsieniem ziemi i zbliża nas do tych czasów pierwszej Rzeczpospolitej. To samo Marek Budzisz z tą swoją samotnością strategiczną i próbie budowania wspólnoty Commonwealthu. Te wszystkie narracje jakoś bazują na tym podglebiu właśnie, czy korzeniu, czy jak nazywałeś to, korzeniu szlacheckim, czy nie wiem, chociażby Marek Cichocki mówi o tym, że jesteśmy Rzymianami, jeśli chodzi o tożsamość kulturową, że jesteśmy takim południową formą. Dawna szlachta też tak o sobie mówiła. Tak, tak. Jak ty patrzysz na te właśnie afirmatywne
próby odgrzebywania tego dziedzictwa i czy rzeczywiście to jest takie dziedzictwo, które dzisiaj, mówiąc brzydko, może być użyteczne w tej sytuacji geopolitycznej. Chcecie wyciągnąć na taką rozmowę na tematy, których nigdy nie poruszasz, no bo Darek to dla naszych oglądających jest człowiekiem, który traktuje Rzeczpospolitą, to jest moja opinia, w taki sposób bardzo autoteliczny. To znaczy to są materiały po prostu o tamtych czasach i nawet jak robisz gawędę szlachecką, to widać, że bazujesz na źródłach i nie wykorzystujesz tych narracji po to, żeby przepychać jakąś swoją opowieść w debacie publicznej. Nie, twój kanał nie jest polityczny, jest po prostu historią, czego chyba nam dzisiaj brakuje. Ale jak ty patrzysz na takie właśnie próby używania pierwszej Rzeczpospolitej, tego dziedzictwa do tego, żeby budować jakieś takie projekty geopolityczne dzisiaj w tej sytuacji? Na początek tylko dodam, że tak rzeczywiście jest. Ja nie staram się ruszać tematów właśnie związanych ze... Nie staram się łapać zbyt często tych, rzucać tych pomostów między przeszłością a współczesnością na moim kanale. Z tego względu przyznam się, że jest to po prostu kwestia wygodnictwa, bo zdaję sobie sprawę, że... Wchodzenie na taki grunt oznacza... Jak to wygodnictwo? Ja ci tu mówię, że ty masz, prawda, taki szczytny cel, autenteliczność, miłość do prawda, historii, a ty, że wygodny. No. Tak, no chodzi mi o to, że nie chcę za bardzo chyba wchodzić w taką polemikę. Chciałbym, żeby mój kanał był takim właśnie, tak jak wspomniałeś, autotelicznym przedstawieniem tej epoki. Nie chciałbym za bardzo chyba wchodzić zbyt często na takie... przenoszenie tego na współczesny grunt, bo to oznacza od razu wchodzenie we współczesną politykę, geopolitykę i tak dalej. Nie chciałbym, żeby to, co dla mnie jest najważniejsze, czyli kultura, koncepcje społeczne tamtych czasów, rozmyły się właśnie w ogniu takiej publicystycznej polemiki, jaka by się niechybnie na moim kanale rozpoczęła, kiedy zacząłbym rzucać takie pomosty między tamtymi czasami a współczesnością. Nie mówię, że nigdy nie zacznę tego robić, bo to, że o tym nie mówię na swoim kanale, nie oznacza, że ja o tym nie myślę, nie rozmawiam ze znajomymi, nie prowadzę takich debat, ale na tę chwilę właśnie ze względu na trochę takie wygodnictwo, że nie chce mi się w tej wojence uczestniczyć, przynajmniej na poziomie YouTube'owym. Część komentarzy jest też no, tak kreowana, że w zasadzie ciężko z nimi w ogóle dyskutować, bo to są jakieś komentarze złośliwe, chyba tworzone przez jakieś boty i tak dalej. Także po prostu na tę chwilę nie mam na to zbyt dużej ochoty. Natomiast co do kwestii właśnie związanych z współczesną publicystyką i wykorzystywaniem konceptu pierwszej Rzeczpospolitej, to na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dla mnie osoby, które odwołują się do koncepcji szeroko nazwijmy endeckich, czyli tych narodowych okresu międzywojennego i wcześniej, a jednocześnie podpierają te koncepcje pierwszą Rzeczpospolitą, albo robią to celowo, albo zupełnie nie rozumieją, czym ta pierwsza Rzeczpospolita była. Bo koncepcja narodowa całkowicie wyklucza się z tym, czym pierwsza Rzeczpospolita była. I tak naprawdę powiedzmy ci ludzie, którzy promują właśnie podejście giedroyciowskie, podejście właśnie ruchu prometejskiego, czyli te koncepcje, które bardzo upodobał sobie Piłsudski, które gdzieś tam przetrwały w naszym myśleniu, to są koncepcje, które bardziej odpowiadają myśleniu właśnie, bardziej odpowiadają rzeczywistości dawnej Rzeczpospolitej. Budowanie koncepcji Wielkiej Polski, nawiązując do tego rzekomego miliona kilometrów kwadratowych, kiedy tak naprawdę ten milion kilometrów kwadratowych to była składowa bardzo wielu tak naprawdę państw zrzeszonych jedną wspólnotą polityczną, o czym już mówiliśmy, no to jest jakieś niezrozumienie tej epoki. Bo przeciętny szlachcic z Prus Królewskich ze szlachcicem z Rusi no miał tyle wspólnego, nawet jednym językiem nie mówili, tylko mieli tyle wspólnego, że mieli jednego króla, a to też dopiero od, to też nie zawsze, jeżeli mówimy o dobie jagiellońskiej, to na przykład Litwa potrafiła mieć swoich monarchów w czasach, kiedy korona miała swoich, oczywiście wszystko w ramach jednej dynastii, natomiast mieli jednego króla w czasach Rzeczpospolitej, byli częścią jednej wspólnoty politycznej pod hasłem właśnie dawnej Rzeczpospolitej, ale poza tym różniło ich bardzo wiele rzeczy. I gdzieś tam mówienie o tym, że Polacy byli takim wielkim narodem, który zbudował imperium od Bałtyku po Morze Czarne, no to tak jak mówię, to jest niezrozumienie zupełnie, czym ten kraj... Akurat Rafał Ziemkiewicz w tej Wielkiej Polsce, choć sam nazywa się endekiem, to w tej książce konkretnej z tej endeckiej tradycji... Tak. Trochę rezygnuję, ja mówiłem o odpolszczeniu historii pierwszej Rzeczpospolitej,
I on de facto to robi. On mówi, że trzeba dać dużą podmiotowość Ukraińcom. Jako neo-NDG jest to dość specyficzne, więc widać, jak ten prometejski dzisiaj język przenika do świadomości, przynajmniej tych osób, które w debacie publicznej funkcjonują. Ty widzisz w tym szansę na jakieś porozumienie z Ukraińcami? Jak od tego kulturowego kośćca zaczynać? Ja mam do tego takie podejście, to może podzielę się swoją opinią, że ogłaszanie wielkich projektów geopolitycznych powinno iść na samym końcu. Ja trochę nie kupuję tej opowieści Marka Budzisza, że trzeba jednej idei, która będzie zrzeszało całe pokolenie Polaków do tego, żeby realizować jakąś politykę, bo mnie się wydaje, może myślę po prostu tutaj mniej politycznie, że najpierw potrzebujemy zawiązania wspólnoty kulturowej, wykorzystywania tej okazji, która pojawiła się wraz z tym współistnieniem polsko-ukraińskim. I pewnie tutaj w komentarzach teraz się zacznie, jak to współistnieć z Ukraińcami, przecież kolejki do lekarza, do żłobka i przedszkola zabierają Polakom. No właśnie nie? Ja uważam, że Polska, poważnie do tego podchodząc, tak przyszłościowo politycznie, powinna skupić się na budowie kulturowego współistnienia z tymi ludźmi. I dopiero później na tym zbudowanym kośćcu te wielkie projekty geopolityczne będą skuteczne. Oczywiście trzeba je wprowadzać i o nich mówić, ale trzeba chyba mieć również świadomość, że one mogą być wypełnione realną treścią wtedy, kiedy rzeczywiście ta wspólnota nie będzie tylko antyrosyjska, ale będzie również po prostu wspólnotą środkowoeuropejską. I to jest taka moja opinia, którą zresztą się dzielę w presjach. Dlatego chciałem cię poprosić o feedback. Jak do takiej tezy podchodzisz? No, geopolityka czy geopolitycy tworzą zawsze właśnie wielkie strategie. Strategie, pejzaże bardzo malowane szerokim pędzlem. Natomiast może to będzie nudne, ale tu też się zgadzam, że generalnie na czym my mamy budować ten, czy malować ten wielki pejzaż, kiedy tak naprawdę kultura ukraińska i kultura polska ciągle są odległe i nie ma tej pracy organicznej. Ja wierzę, że zbliżenie kultury ukraińskiej i polskiej, czy Polaków i Ukraińców jest możliwe, bo skoro my daliśmy radę dogadać się z Niemcami, to w bardzo krótkim czasie od zakończenia II wojny światowej i dzisiaj jednak patrzenie na Niemców w społeczeństwie polskim jest zupełnie inne niż powiedzmy w latach 50., no to czemu nie mielibyśmy dogadać się z Ukraińcami, którzy przecież oczywiście mamy zaszłości historyczne, ale chyba nie aż tak duże jak z państwem niemieckim. Tyle tylko, że właśnie u nas, w naszym kraju, mam wrażenie, mówię to jako obywatel, a nie działacz społeczny, mam wrażenie, że u nas jest albo bardzo niska aktywność, albo bardzo wysoka aktywność i nic pośrodku. My albo w ogóle nie interesujemy się Ukraińcami, jak się nimi zainteresujemy, to budujemy od razu takie konstrukty, które są ogromne na poziomie mas społecznych, ogromnej geopolityki wielowiekowej i tak dalej. Tymczasem to, co jest kluczowe, to jest praca u podstaw i praca organiczna, budowanie na Ukrainie szkół, w których można by przekazywać właśnie chociażby dorobek I Rzeczpospolitej. Nie mówię, że Polacy mieliby je budować, ale wspierać projekty, które wymiany jakieś studenckie, tego typu rzeczy. Nie jestem oczywiście ekspertem od tego, ale zadałbym takie pytanie, ile mediów forsujących jakieś wspólne dziedzictwo finansowanych z polskiego budżetu działa na terenie Ukrainy? Domyślam się, że chyba żadne, ja przynajmniej nie słyszałem o żadnym. Więc to jest ten problem, że my bardzo dużo, tak jakby, czy nasza warstwa polityczna bardzo dużo mówi o wielkich strategiach geopolitycznych, ale jednocześnie my dość niewiele robimy na tym takim organicznym poziomie, żeby próbować te kultury zbliżyć. A teraz jest bardzo dobry moment ku temu, ponieważ no, nastąpiła taka naturalny związek demograficzny. Ukraińcy są tutaj w Polsce. My możemy o wiele łatwiej niż dawniej poruszać się po Ukrainie, bo też nastąpiły zmiany, przecież dzisiaj można na Ukrainę pojechać w zasadzie jak do Unii Europejskiej. Więc to jest świetna okazja do tego, żeby zbliżać się kulturowo, ale tu potrzebna jest właśnie praca u podstaw i szkoda, że nigdzie tak jakby, my nie mamy też takiej tradycji budowania właśnie pewnych takich związków z innymi krajami. Czemu nie miałby powstać na przykład film albo serial, no bo to jest najlepszy język, o Konaszewicu Sachajdacznym. Czyli hetmanie, który w zasadzie był z jednej strony oczywiście kozakiem, Ukraińcem w cudzysłowie, ale z drugiej strony był też wiernym poddanym króla polskiego i to w zasadzie on wygrał nam bitwę pod Chocimiem. W zasadzie obronił Chocim przed najazdem tureckim.
To są takie postacie w naszej historii, które my możemy gdzieś tam łapać. Niekoniecznie musimy wiecznie do tego Jaremy się odwoływać, ale możemy to promować wśród Ukraińców i promować te pozytywne wzorce po to, żeby pomniki Stepana Bandery coraz częściej zastępowały pomniki właśnie takich postaci, które dla nas i dla Ukraińców są bardzo ważne. Tymczasem myślę, że za Hajdacznym to na Ukrainie słyszał może jakieś 0,5% społeczeństwa, w Polsce pewnie też jakieś 0,5% społeczeństwa, więc to jest ten problem, który widzę, brak tego takiej pracy organicznej, tego próbowania zbliżania kultur, albo wielki pejzaż geopolityczny, albo całkowite zamrożenie stosunków i w zasadzie w ogóle nie patrzenie na wschód, tak jak to miało miejsce przez wiele lat już w trzeciej Rzeczpospolitej, bo przecież wschodnia ściana była bardzo zaniedbana w tych czasach. Tak. Zastanawiam się, czy zadać jeszcze jedno pytanie, ale jako, że mamy możliwość postprodukcji, to je zadam i ewentualnie wytnę, bo to jest kolejny temat, który sprowokuje rozmowę na kolejne 10 minut, a umówiliśmy się na godzinę, która już właśnie się zbliża. Słuchaj, wydaje mi się, że taka analogia historyczna. Gdyby w latach 50., wiadomo, że nie było to możliwe, ale gdyby w latach 50. zrobiono wielkometrażowy film na temat Ottona I i zjazdu gnieźnieńskiego przyjaźni, prawda, polsko-niemieckiej, to ludzie dostaliby wylewu. Nie? Jakby nie byłoby to możliwe do przyjęcia kulturowo. I dzisiaj chyba, jeśli nie mamy rozliczonych kwestii wołyńskich, to trudno oczekiwać serialu o Sachajdacznym. To znaczy atmosfera, która była widoczna w czasie, no w lipcu, tak, podczas tych rocznicy rzezi wołyńskiej, no była czymś niesłychanym i ja z jednej strony bardzo rozumiem te emocje i też wkurzam się, że polskie państwo nie potrafi dobrze do tego tematu podejść, ale zanim będziemy przechodzić do tych takich projektów kulturowo-twórczych, to chyba trzeba rozliczyć Wołyń i traktuję to w kategoriach dość pryncypialnych i też nie dziwię się tej krytyce, jaka spada na rządzącą prawicę, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Tam Morawiecki biega z jakąś brzozą, z krzyżem i tak dalej. Wygląda to bardzo śmiesznie jak na 40-milionowy kraj. Krótko jakbyś mógł się do tego tematu odnieść. No i fajnie jakbyśmy się nie pokłócili na końcu rozmowy. Nie, ja tak jak mówię, jestem bardzo koncyliacyjnym człowiekiem, więc ja mi się bardzo rzadko zdarza z kimś kluczyć. Mogę się z kimś nie zgadzać, ale tak jakby nie dążę do sporu. Ja generalnie uważam, że no bo Wołyń to jest takie hasło, prawda, które zawsze pada, kiedy mówimy o tym zbliżeniu kulturowym, no to Wołyń. I ja się zgadzam oczywiście, że Wołyń no to jest coś, co powinno zostać uregulowane, omówione i tak dalej. Ale też wrzucę pewien kamyczek do ogródka, że trzeba być naiwnym, żeby przyjmować, że Wołyń wziął się znikąd. No bo to nie jest tak, że tak jak wcześniej mówiłem, że to nie było tak, że dawna szlachta to byli jacyś warchołowie z natury, którzy się rodzili warchołami, umierali warchołami. I tak samo ta nienawiść, która powstała na tamtym terenie, też z czegoś wynikała. I moim zdaniem szukanie właśnie tych przyczyn tej tragedii, która niewątpliwie była, jest kluczowe. I to właśnie te przyczyny, cofnięcie się i szukanie tych przyczyn, to jest właśnie sprawa, która mogłaby Wołyń, tą petardę wołyńską, jaka jest między Ukraińcami a Polakami, po prostu rozsadzić. I bez tak jakby, bez negatywnych skutków dla obu stron. I teraz, jaka była przyczyna Wołynia? No oczywiście to jest już temat dla historyków, nie chciałbym w to wchodzić, bo to jest bardzo, bardzo tak jakby obszerny temat. Ja też nie czuję się na siłach, żeby o tym jakoś bardzo profesjonalnie mówić. Natomiast trzeba pamiętać, że Polska międzywojenna również swoje grzechy na terenach między innymi Wołynia miała. One oczywiście nie usprawiedliwiają rzezi, nie można tak jakby w ogóle tego porównywać, ale też trzeba o tym po prostu pamiętać. Rozbieranie cerkwi, ograniczanie dostępu do edukacji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie są tak jakby, to nie jest ten sam poziom wydarzeń, ale moim zdaniem w społeczeństwie naszego kraju ten wątek bardzo słabo funkcjonuje. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mam kontakt z wieloma Ukraińcami i bardzo wielu z nich nie ma pojęcia o Wołyniu. To nie jest tak, że Wołyń funkcjonuje w świadomości społecznej Ukraińców czy Ukrainy dzisiaj. To jest temat, który jest raczej tematem politycznym, a nie tematem, powiedzmy, który funkcjonuje w takim codziennym dyskursie ludzi.
nawet tych, którzy interesują się historią. Ja prowadziłem wycieczki tutaj po moim mieście dla Ukraińców, kiedy był właśnie ten największy okres tego największego natężenia ruchu uchodźczego. Opowiadałem im o lokalnej historii, no i to były okazje właśnie, żeby też porozmawiać sobie, przychodzili pasjonaci historii z Ukrainy, więc no to była okazja, żeby usiąść przy herbacie, pogadać sobie o wspólnej historii, no i oczywiście rozmawialiśmy o kozakach, o takich sprawach, no ale też często gdzieś tam próbowaliśmy nawiązywać do Wołynia. I to, co mnie najbardziej uderzyło i zaskoczyło, że zdecydowana większość z nich nie miała do końca pojęcia, o czym ja mówię. Jedna pani powiedziała mi, że pierwszy raz o Wołyniu usłyszała w sklepie, będąc tutaj na terenie Gdyni, Gdańska, w sklepie usłyszała, że jakaś pani do niej krzyknęła Wołyń, Wołyń i ona mnie prosiła, żebym ja jej wytłumaczył, o co chodziło, bo ona nie ma pojęcia. Więc też trzeba mieć taką świadomość właśnie, że ten temat jest z jednej strony, nikt nigdy chyba nie próbował go tak dogłębnie, dwustronnie wyjaśnić, na spokojnie, z przyczynami, dlaczego i tak dalej, a z drugiej strony nikt nie próbował jakoś specjalnie, jest on traktowany totalnie instrumentalnie przez polityków i przez różne właśnie siły, takie siły polityczne, które na tym ugrywają sobie jakieś swoje korzyści. I moim zdaniem Wołyń, tak już kończąc, nie jest czymś, jeżeli dobrze by to rozegrać, to nie jest coś, co może powstrzymać integrację Polski i Ukrainy. Tak długo, jeżeli to zostanie dobrze rozegrane, mądrze rozegrane i z poszanowaniem zarówno dla Ukraińców, jak i z poszanowaniem dla Polaków. No i teraz pytanie, czy elity polityczne zarówno Ukrainy i Polski staną na wysokości zadania. Na tę chwilę wydaje się, że no coś tam się dzieje, ale opory są duże. Chociaż ja wierzę, że z czasem na Ukrainie w miarę powiedzmy europeizacji tego kraju też to przywiązanie do OUN, UPA i tak dalej będzie po prostu słabnąć. Ten powiedzmy wzrost zainteresowania tymi informacjami chyba wynika właśnie z toczącej się wojny. Też warto pamiętać, że Ukraińcy do OUN, UPA odnoszą się głównie ze względu na tradycję walki ze Związkiem Radzieckim, a nie ze względu powiedzmy na kwestie właśnie rzezi narodowościowych. Nie? Także myślę, że tutaj kwestia Wołynia i kwestia stosunków polsko-ukraińskich to jest coś absolutnie do uratowania, o ile zostaną podjęte mądre kroki w tym kierunku i o ile przede wszystkim zostanie wreszcie rozpoczęta ta praca organiczna, czyli próby rozmów i tak dalej. I oczywiście po obu stronach, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć tę rozmowę, chociaż mój jakiś tam żywioł polemiczny, aż trzęsie się, żeby zacząć teraz następne pół godziny rozmowy, ale to jest bez sensu, bo godzinka z Darkiem Rybackim jest rzeczą wspaniałą. Godzina 20 byłaby jeszcze wspanialsza, ale szanujemy cierpliwość naszych obserwujących i naszych oglądających. Ja jeszcze na końcu chciałem polecić jeszcze raz, abyście wzięli udział w zbiórce crowdfundingowej, żeby zdobyć tę presję. Naprawdę potężny zasób wiedzy, pół roku pracy Klubu Jagiellońskiego, wielu ciekawych rozmówców, nie tylko z naszej organizacji, o nieimperialnym mocarstwie, co to w ogóle znaczy, czy jest możliwe i od czego zacząć jego budowę. O tym wszystkim piszemy. Ja Ci, Darku, serdecznie dziękuję. Chciałem również wszystkim polecić Twój kanał, Darek Rybacki, Encyklopedia Staropolska. Dajcie suba i dzwoneczek, tam lajka, co tam chcecie, i na naszym kanale Klubu Jagiellońskiego, i na kanale Darka. Serdecznie Ci, Darku, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję i tutaj chciałbym dodać jedną rzecz na same zakończenie, że jestem wielkim fanem Klubu Jagiellońskiego i Waszej działalności i dziękuję za zaproszenie, bo jest to dla mnie też w pewnym sensie wyróżnienie. Ja rzadko uczestniczę w tego typu rozmowach. W swojej pracy zawodowej często powiedzmy rozmawiam na różne tematy historyczne, ale takich związanych z moją działalnością YouTube'ową rzadko mi się to zdarza i było to dla mnie bardzo orzeźwiające doświadczenie. I ciekawostka jest taka, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy będzie można mnie zobaczyć bez magierki w internecie, więc bo zawsze, nie wiem czy zauważyłeś, ale zawsze na moim kanale mam magierkę, czyli taką XVI-wieczne nakrycie głowy, a tym razem proszę, bez magierki. Część osób pisała, dlaczego ją zawsze noszę, a dlatego noszę, bo jest po prostu bardzo fajną czapką i uważam, że to jest fajny wyróżnik. Nie? Także proszę bardzo, jestem bez czapki. To dla moich widzów, którzy oglądają tę rozmowę. Też mi czegoś brakowało. Jak się połączyłeś, to zastanawiałem się, czy to na pewno Darek Rybacki z kanału. To ja. Dzięki.